Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Podczas sesji Rady Miejskiej najbardziej burzliwymi tematami były w zasadzie trzy punkty porządku obrad. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemiej postanowił przedstawić radnym projekt uchwał, dzięki którym gmina Wałbrzych pozbyłaby się udziałów w trzech spółkach. Mowa o spółce Wałbrzyski Rynek Hurtowy, spółka Park Przemysłowy w Wałbrzychu oraz wzbudzająca największe emocje wśród radnych spółka PEC, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. My praktycznie zgodnie z umową spółki zdani jesteśmy na tego, jeśli chodzi o kupno naszych udziałów, na właściciela większościowego. Tak jest, jak Państwo widzicie, w Albie było przez kilka lat. Tak jest i w tym przypadku. Jeśli więc zarząd spółki, dostrzegając tą sytuację i wiedząc o tym, że my jednocześnie chcemy te pieniądze pozyskać, bo są nam potrzebne przez najbliższe lata do inwestycji miejskich, zaproponował taką ofertę, a ja ją skwapliwie chciałbym przyjąć, bo to jest jedyna szansa przez następne lata, żeby uzyskać to, co się budowało przez ostatnie naście lat, a może nawet kilkadziesiąt. Uważam, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy przez pana Szołomyra, który ma bardzo dużą wolę, chwała mu za to, żeby zrealizować bardzo wiele inwestycji, ale niestety nie ma na to pieniędzy i ostatecznie łapie się na to, że będziemy zbywać nasze udziały w spółkach. Jedynie garstka radnych była przeciw sprzedawaniu 30% udziałów w PEC-u przez gminę Wałbrzych. Głównie w tej sprawie głos zabierała Alicja Rosiak oraz Cezary Kuriata. Burzliwa dyskusja i znowu jestem rozczarowana tym, że tak naprawdę trzech, może czterech radnych zabiera głos w tej sprawie, ma wątpliwości, a tak na dobrą sprawę na szereg pytań, przynajmniej tych, których ja zadałam, nie uzyskałam pełnej odpowiedzi. Moje wątpliwości przede wszystkim dotyczą wyjścia czy umorzenia udziału w PEC-u, gdzie posiadamy 30% udziałów, dlatego że nikt mi dzisiaj nie odpowiedział tak naprawdę, czy my mamy wiedzę, jakie zyski, które były deponowane na kapitale zakładowym, przypadałyby gminie, jeśli by je przeliczyć na udział procentowy właśnie w tych zyskach, a wiadomo, nie były nam wypłacone jako dywidendy, tylko deponowane w kapitale. Jaki jest cel tak naprawdę tego umorzenia, poza tym, że mamy ten udział mniejszościowy? I po co wychodzić w sytuacji, kiedy dziś prezydent mówi, że ta firma, czy ta spółka będzie się bardziej rozwijać, bo narzuca to Unia Europejska, będzie pozyskiwała dodatkowe środki unijne, czyli nie z naszej kieszeni udziałowców, ani też mieszkańców, tylko generalnie rzecz biorąc z zewnątrz, co podniesie jej wartość spółki. I to oznacza, że w przyszłych latach nasze akcje tam będą miały na pewno znacząco większą wartość jak dzisiaj. Z kolei zdecydowana większość radnych obecnych na sali popierała pomysł Romana Szołomeja, argumentując to m.in. tak jak radny Dobrowolski. Nie będziemy mogli już oferować zamian za lojalność, za życzliwość, za jakieś tam inne zachowania, posady w Radzie Nadzorczej. Tam już nie będzie tej marszelki, którą do tej pory sobie rozdawaliśmy, ktokolwiek by nie sprawował władzy dla tłuszczu. I chociaż z tego względu jestem za tym, żebyśmy wyszli ze wszystkiego, co tego typu zachowania może robić. Dziękuję. Opozycyjni radni zastanawiali się, dlaczego gmina chce pozbyć się udziału w spółce, do której nie dokłada nawet złotówki z budżetu gminy. Nie znam się na tym do końca, ale powiem śmierdzi to i tyle. Dziękuję. Radna Rosiak przytaczała przykład spółki Alby, której udziałów również niedawno pozbyła się gmina Wałbrzych. Byliśmy niedawno Albę, dziś wzięliśmy za nią 6 milionów. Piotr Kuczkowski chciał ją zbyć, te udziały w 2007-2008 roku za 4, więc czas pokazuje, że im dłużej mamy te udziały, a te przedsiębiorstwa są dochodowe, bo one nie przynoszą strat, to lepiej się nie pozbywać, bo jak będzie krytyczny moment, no chyba, że mamy jakiś krytyczny moment, to wtedy zbycie takich udziałów czy ich umorzenie przyniesie nam naprawdę okoliczności takie dobrych pieniędzy. Ja po prostu mam się przyjść na... Używanie tych argumentów po to tylko, żeby pokazać, że to jest decyzja dla gminy, może być niekorzystna, jest absolutnie nieusprawiedliwione. Ja przypominam, że w negocjacjach z Albą wartość oferowana przed rokiem była 3 miliony,
I zespół powołany przez prezydenta rekomendował nieprzyjmowanie tej oferty. Ta wycena po tych negocjacjach wynosiła dużo więcej, bo 7, i zespół rekomendował prezydentowi przyjęcie tego. Roman Szałemej kilkukrotnie podczas sesji przekonywał pozostałą garstkę radnych, którzy byli przeciw decyzji sprzedaży akcji spółki PEC. Proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ ona dla finansów gminy i dla przyszłości gminy stanowi jedyną, być może ostatnią szansę, żeby te pieniądze, które pozostały po tej prywatyzacji w 1998 roku, odzyskać, bo przez następne lata, panie radny, tej możliwości, jestem o tym przekonany, nie będzie. Efektem obrad sesji Rady Miejskiej było przegłosowanie przez radnych stosunkiem głosów 16-3, że gmina Wałbrzych pozbędzie się akcji wałbrzyskich spółek. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, 3 osoby były przeciwne, zatem większością głosów Rada Miejska przyjmuje projekt uchwały. Aż 73 tysiące złotych przeznaczył w tym roku powiat wałbrzyski na nagrody dla najzdolniejszych uczniów. W sumie listy gratulacyjne z rąk starosty odebrało 21 absolwentów i 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszych naszych uczniów, którzy zdobywają na ogólnopolskich olimpiadach, staramy się wyróżnić m.in. stypendiami. Oni promują nasze miasto, nasz powiat, region. Mam nadzieję, że będą miło wspominali szkoły, do których chodzili. Jeśli będą chcieli tylko swoją wiedzę zdobytą na studiach przekazywać później mieszkańcom naszego powiatu, ja będę bardzo szczęśliwy. Warunkiem uzyskania stypendium starosty wałbrzyskiego za wyniki w nauce było spełnienie przez ucznia przynajmniej jednego z trzech kryteriów. Pierwsze to uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 5.0 i wzorowego zachowania. Drugie, uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej bądź konkursu zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz w klasyfikacji rocznej otrzymanie średniej ocen co najmniej 4.0. Bądź też uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w dowolnej dziedzinie działalności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim oraz otrzymanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4.0. Dlaczego zawodnicy, na przykład sportowcy, startują w Igrzyskach Olimpijskich? Odpowiedź jest prosta. Po to, aby wygrać. Inaczej zawody nie miałyby sensu. My również stanęliśmy w szranki z własnymi słabościami, barierami, niewiarą we własne siły po to, aby je zwyciężyć i wyjść z potyczek z dumnie podniesioną głową, aby popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć: potrafię. Każdy z uczniów otrzymał stypendium w wysokości 1260 zł, wypłacane w trzech transzach po 420 zł. Łącznie kwota, jaką powiat wałbrzyski przyznał na wypłatę stypendiów, to ponad 73 tysiące złotych. Uroczyste wręczenie stypendiów poprzedzone było spektaklem w wykonaniu uczniów z pierwszego LO, adaptacją sztuki Aleksandra Fredry, Pierwsza lepsza, czyli sztuka zbawienna. Pierwszą, którą spotkam, biorę za żonę. Więc wszystkie twoje słowa w tej mierze stracone, mój drogi. Ale co za myśl? Z koni. Nudzę się. Chcę się ożywić. Wskrzesić słowem. Chcę się żenić. No i przez radę, rozsądek, słabość, punkt honoru. No nie mogę się odważyć uczynić wyboru. Ta przyjemna, powabna, ale na to głowa. Ta znowu zimna, mądra, no, tylko siebie kocha. Ta zaś ma wszystko anielskie, lecz majątku nie ma. Zajęcia wyrównawcze, staże, praktyki, targi, kursy czy wycieczki zawodoznawcze to tylko wycinek działań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Ponad 100 milionów złotych pochodzących ze środków Unii Europejskiej uzdrowić ma sferę szkolnictwa traktowaną przez wiele lat po macoszemu. Tysiące godzin zajęć z kompetencji kluczowych, setki wyjazdów do specjalistycznych zakładów pracy oraz rzesze uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach. Podsumowano kolejną fazę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Jest on istotnie i bardzo rzetelnie nakierowany na dobro uczniów. Na ich pełny rozwój w zakresie rozmaitych kompetencji czy różnorodnych kompetencji. I na pewno jest on dla nich szansą sprawdzania się na etapie jeszcze edukacji zawodowej, ale już z myśleniem konkretnym na rynek pracy, który, jak wiemy, jest chimeryczny, jest zmienny,
można by rzec, że często wręcz nieprzewidywalny. Był moment takiego zahamowania wśród nauczycieli, obaw, wątpliwości, ojej, a dojazdy, a autobusy, a nie zostaną, a nie przyjdą. Tymczasem okazuje się, że w wielu szkołach zajęcia są w soboty i dzieciaki przyjeżdżają, chcą i chcą wiedzieć, chcą poznać, chcą wiedzieć więcej, chcą lepiej zdać egzamin, chcą podejść do egzaminu, chcą lepiej zdać maturę, bo ich przedmioty, te ogólne też projektu są realizowane. Projekt skierowany jest do szkół zawodowych i technicznych z całego województwa. Obejmuje swoimi działaniami m.in. takie kierunki kształcenia jak turystyka, elektromechanika czy informatyka. Cały pakiet zajęć dodatkowych, wycieczek do zakładów pracy, spotkań i staży u potencjalnych pracodawców sprawia, że młodzież chętnie uczestniczy w realizacji projektu. Bardzo ciekawą formą są wyjazdy zarówno na uczelnie, gdzie mogą się zapoznać z tym, co się tam dzieje, z nowoczesnymi pracowniami, wycieczki zawodoznawcze do centrów kształcenia zawodowego, gdzie również mogą poznawać, prowadzić zajęcia w pracowniach bardzo dobrze wyposażonych, lepiej niż w szkole, poznawać nowe, ciekawe zajęcia, umiejętności zdobywać. Praktyka, jaką odbywają uczniowie szkół zawodowych i technicznych oraz dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych sprawiają, że można oszacować już wymierne efekty tego działania. Przełożyło się to przede wszystkim na znaczną poprawę zdawalności egzaminu maturalnego, ale również zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zwiększyło to również motywację do tego, żeby planować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, więc świadomość takiego samorozwoju znacznie się podniosła. Całe działanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2014 roku. Siedem drużyn złożonych z młodych zawodników stanęło w szranki w turnieju piłkarskim w Głuszycy. Na boisku Orlik zorganizowano zawody, które miały na celu odkrycie nowych talentów w tej dziedzinie sportu. Pomimo deszczowej aury, determinacja maluchów sprawiła, że atmosfera na murawie była bardzo gorąca. Zawody zostały zorganizowane przez klub MKS Włókniarz Głuszyca z pomocą Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Do rywalizacji na boisku typu Orlik przystąpiły drużyny złożone z zawodników 8-letnich oraz młodszych. Ten turniej dzisiejszy jest rozgrywany w systemem 6 plus 1, czyli 6 zawodników polu, 1 bramkarz. To są dzieci z rocznika 2004 i młodsi. Też ten turniej jest koordynowany przez OZPN Wałbrzych, ponieważ oni też tam rozpisali cykl turnieju przez całe 2 miesiące dla różnych grup. Nam się udało wstrzelić w ten termin. Organizatorom udało się pozyskać również dodatkowe fundusze z programu małych grantów. Dofinansowanie pomogło w utworzeniu szkółki piłkarskiej, która z paru zawodników rozrosła się już do prawie 50 młodych fanatyków piłki nożnej. W ten sposób władze klubu poszukiwać chcą talentów, które później uprawiać będą tę dyscyplinę zawodowo. A strzelisz dzisiaj bramkę? Tak? A ile strzelisz bramek? Pokaż panu, ile strzelisz bramek dzisiaj? Pokaż. 4 bramki, czyli musimy iść chyba na boisko. Lubię bronić, a teraz gram na obronie. No na razie idzie nam dobrze, bo wygraliśmy w pierwszym meczu 2-0. Gospodarze z MKS-u Włókniarz byli tego dnia bardzo gościnni dla swoich rywali. Po paru godzinnych rozgrywkach najlepsza okazała się młodzieżowa drużyna Górnika Wałbrzych. Tuż za nią uplasowali się zawodnicy z Orlika Kłodzko oraz Górnika Nowe Miasto. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.